Marty Renty, chciałbym ciebie zapytać, bo się tak zastanawiałem też, czy ty przez naszego Cage'a nie będziesz miała problemów, też się tam zastanawiałaś, czy to, że wyjawiłaś całą prawdę i byłaś szczera na Cage'u, nie miałaś z tego powodów jakichś nieprzyjemności właśnie ze strony firmy, z którą współpracowałaś? Znaczy, no finalnie zawsze dobrze wychodzi, że coś wychodzi. Faktycznie całego miliona nie dostałam, no ale media tak to nakręciły, że wydaje mi się, że korzystnie wyszło i dla federacji, i dla walki. Tak, ale ja pytam, czy nie miałaś powodu z tego, że złamałaś jakby te zapisy umowy o poufności i tak dalej? Znaczy, tego nie wiesz, czy złamałam jakieś zapisy. A, czyli nie było takich zapisów i nie ma się co martwić. Dobrze. Wiki, chciałbym ciebie zapytać, bo nie obraź się oczywiście Marty, ale część internautów uznała, że... Ja się po tym nie podpisuję, ale część internautów uznała, że twój płacz był trochę pod publikę. I chciałbym właśnie zapytać Wiki, co ty o tym sądzisz? Bo był taki moment, że Marty w pewnym momencie była bardzo smutna, później nagle się rozweseliła, później nagle znowu błyskawicznie posmutniała, że to działało trochę jak na zasadzie przełączników i dużo internautów jej to zarzuca. Ja się tylko na chwilę wtrącę. Chciałbym, żeby Daro Lew się pojawił na chwilę na sali, bo później mam pytanie zahaczające od niego i chciałbym, żeby on też się wypowiedział. Jak mam być szczera, to nie oglądałam za bardzo tego Cage'a. W sensie widziałam pełno shotów na TikToku po prostu z Marty. Ciężko mi to ocenić, bo ona faktycznie gdzieś tam popłakiwała, tak wycierała się tą chusteczką. Nie wiem, czy to było udawane, bo nie znam jej na tyle, więc... Ciężko mi się jakkolwiek do tego odnieść. Ja mogę się odnieść, bo to jest pytanie o mój płacz. Ogólnie no to ja jestem po prostu bardzo emocjonalna. I jak podkreślałam wcześniej, jestem artystką, a artyści są bardzo emocjonalni. A jak odbierasz to, że właśnie ludzie wszędzie widzą jakąś nieszczerość? Bo wiesz, z mojej perspektywy to wygląda tak. Ty tam mogłaś się po prostu zasłonić, że a mam umowę, nie mogę mówić, a mimo wszystko się otworzyłaś i powiedziałaś wprost. I ja jakby to doceniam, ale jak ty teraz patrzysz z perspektywy czasu, czy nie żałujesz tego i to, że ludzie ci mimo wszystko, mimo tego, że byłaś szczera, po roku, bo po roku, ale byłaś szczera, to i tak ci zarzucają, że coś tu grasz i bardziej pod publikę, emocje. Nie żałuję na pewno uczenia się na błędach, bo to, że jakby mogłam od początku powiedzieć, że nie dostałam całości z tego i też jakby nic się wielkiego nie stało, więc to jest nauczka na przyszłość. Dobra, dobrze, dziękuję. Dobrze, to ja w sumie jeszcze tylko zadam jedno pytanie, bo przyszedł Darek, więc może zaraz będziesz chciał nas opuścić. Darek, podejdź na chwilę do mikrofonu, bo ja bym chciał zahaczyć tak szybciutko o ciebie i o Natana. Słuchajcie, jak wszyscy wiemy, panowie są chętni ze sobą na pojedynek. Natan też, z tego co oglądałem wywiady po pierwszej konferencji. Dobrze, Darku. Po pierwszej konferencji to też jest chętny na pojedynek. I Darek raz dodał następującego tweeta, tutaj zacytuję. Natan Nocnik coś gęsił do mnie na nagrywkach, dostał reprymendę, że mogę go tu wyjaśnić i już był w strachu, śmiejąca się minka. I chciałbym, żebyście panowie wyjaśnili tą sytuację, bo ty, Darku, powiedziałeś, że dostał reprymendę Natan i Natan też bym chciał, żebyś dokładnie teraz tak było. Odpowiedział. Coś tam do mnie, kurwa, gęsił, że o, mogę cię wyjaśnić na konferencji. To powiedziałem mu, to możemy, kurwa, teraz tu wyjaśnić. I się zestrałeś, kurwa, taka prawda. Ja się zestrałem? Oczywiście, kurwa, głowa w dół, kurwa, uśmiech głupi i poszłeś, kurwa. Nawet Michał mówi, ty, gdzie ten, kurwa, nocnik? Gdzie on jest, kurwa? Ja skończyłem nagrywki, bo musieliśmy powtarzać. Zapytałem się, czy chcesz to wyjaśnić. Dobra, zestrałeś się i tyle, kurwa, podeszłem do ciebie, trzeba było się odezwać. Czemu się nie odezwałeś? Kiedy się nie odezwałem? Sam się zadałem to pytanie. A ty powiedziałeś... No mówiłem ci, możemy wyjaśnić i co? I no to co? Czemu nie wyjaśniłeś, kurwa? No to czemu nie wyjaśniliśmy? No. To jest pytanie do ciebie. Ja ci to zadałem pytanie. Słucham? Kurwa. Nie mów, słucham. Przed pojedynkiem, jeżeli przed ja mówię do ciebie, możemy to teraz wyjaśnić, to trzeba było, kurwa, no to odejść do mnie to i mogliśmy już, kurwa, coś się napierdalać, jak chciał. Teraz nie ma problemu, wyjaśnić. Kurwa. No to chodź teraz to wyjaśnić. No to dawaj, tu nie ma problemu. Nie, dobra. To po prostu zrób... Nie, nic się nie dzieje, ale no możemy, tak, chłopakom myśleć, tak, zrobić face to face. Zróbmy face to face. Tak, zróbmy chłopakom face to face. Tak. Dawaj, Darek. Sylwester, a może ty znasz definicję słowa zesrałeś się? To trzeba poczuć, czy trzeba to zobaczyć? Nie wiem.
To jest zbyt... To już jest takie pytanie dla takich, wiesz, profesorów. Dlatego... Ja wiem. Okej, okay. No to jak to jest? Dawaj, Daru! Darek, tylko bez luki, okej? Okay, dawaj. Federacja sprawdziła, oczywiście przed chcę o to zapytać, czy Daro nie ma żółtych papierów. Bo ja nie chcę upośledzonych być, bo potem będzie drama jak z kamerzystą, czy coś w tym stylu. Nie, no zezwalamy na festów. Gościu, ale ty jesteś kurwa chory, bo chodzisz do psychologa, więc odpierdol się ode mnie. Chcesz się napierdalać, to dawaj. No ja chodzę do psychologa i ze mną coraz lepiej, a stąd coraz gorzej przez to. Dobra, panowie, face to face, Darek, dawaj. To nie oznacza, że jest chory, bo teraz w tych latach 70% społeczeństwa korzysta z terapeutów. Przecież nie. Dawaj. Dobra, słuchajcie, pytanie do publiczności. Chcielibyście takiego pojedynku? Więc... Dobra, myślę, że ta walka to tylko kwestia czasu. Panowie, dziękuję bardzo. Darku, dziękuję za twoją obecność. Z Darkiem Lwem będziemy się widzieć też na trzeciej części konferencji. Natan, to chciałbym, korzystając z okazji teraz, pomyślałem, co ty ogólnie o czymś takim myślisz, bo zauważyłem, że Daro Lew wystarczy, że zaczął ciebie jakoś tam przezywać, wyzywać na Twitterze i automatycznie mija kilka tygodni i widać, że już będzie miał zakontraktowaną kolejną walkę. Co ty uważasz o takich, można powiedzieć, wykrzyczeniu sobie walki? Że nie ma konfliktu, nagle kogoś obrażasz, mija tydzień czy tam miesiąc i już jest walka na kolejną galę. Wiesz co, ja tu nie mogę zdradzić szczegółów takich, ale ja z Daro Lwem miałem konflikt już przed tym. Ja nawet nie czytam, co on pisze na Twitterze. A na czym polega? Dlaczego nie możesz zdradzić? Nie mogę zdradzić, że wiesz, zakontraktują go na kolejną walkę, bo nie wiemy, czy już ma kontrakt na te walki, czy nie. Okej, okay, ale ja pytam, na czym polega wasz konflikt wcześniej? Wcześniej? Na tym, że na backstage'u się mnie on zesrał. Najpierw się pruł, podszedłem do niego, skulił główkę. Co to dokładnie znaczy, bo to wiesz, taki związek frazeologiczny, jak nie wiem, co znaczy to określenie. Oznaczał mnie na Instagramie, obrażał mnie, obrażał moich znajomych bez powodu. Przez to, że byłem znajomym z Filipkiem, to zaczął mnie atakować. A ja nie lubię, jak ktoś atakuje moich znajomych. Bardziej mnie obraża, jak ktoś atakuje moich znajomych, niż ktoś atakuje mnie. I tym bardziej, jak osoba, która kładzie się po low kicku, mówi, że kogoś wyjaśni. Daro tutaj też podkreślił, że leczysz się, chodzisz na terapię i chciałbym cię zapytać, jak twoja kondycja psychiczna przed walką? Czy jest to już na proste i jesteś gotowy podjąć wyzwanie i będziesz przygotowany na 100%? Czy jednak gdzieś te obciążenie z ostatnich tygodni będzie na ciebie rzutować? Może to jest cisza przed burzą, ale jest bardzo dobrze u mnie. Natan, a ja chcę zapytać, czy faktycznie odpuściłeś wczorajszy menaż? Odpuściłem. Zapytałem się Wojtka, czy mogę z koleżankami się czegoś napić, bo już bardzo długo nie piję, bo nie piłem przez 19 lat i przyjechałem do Warszawy i jak to Warszawa, Wojtek może potwierdzić, trochę zmienia. Trochę tereka. Może ponieść. Troszkę może ponieść. I chcesz mi powiedzieć, że przed walką zacząłeś sobie pozwalać, tak? Tak. I to właśnie było związane ze stresem, z hejtem. Czyli zamiast trenować, melanżowałeś? Nie, robiłem to i to. Okej. Okay. Ale wiesz, jak melanżujesz i trenujesz, to ten trening jest o połowę gorszy, jak nie trochę bardziej. Ale był to tylko przez jakiś krótki czas, potem się ogarnąłem, potem już w ogóle nic, całkiem nic. I miałem taki też okres, że mówię, kurczę, może jeden, dwa jakieś whiskacze, bo jest jakieś święto, koleżanki. Ale kurczę, zobacz, u ciebie to taki duży przeskok. Jeszcze przed tym wszystkim byłeś bardziej postrzegany jako taki gość od sportu, od fitnessu, a teraz, gdy masz freakfightową walkę, no ale jednak ważne jest, żeby uprawiać przed nią sport i ciężko trenować. Idziesz, mylasz, czy to nie jest jednak, że tych swoich odbiorców gdzieś im dajesz negatywny przekaz, że oni cię teraz będą znowu postrzegać na zasadzie dysonansu, mówił, że jest taki, a nagle robi zupełnie coś innego. Wiesz co, ja myślę, że lepiej, że się do tego przyznam, niż bym to ukrywał, niż żeby ktoś mnie nagrał z ukrycia, potem by o tym powiedział. Ja zawsze mówiłem, że nie potrzebuję alkoholu do szczęścia, bo naprawdę nawet łyczkę alkoholu nie wziąłem przez 19 lat życia. A jak przyjechałem, to tak dużo rzeczy mnie przytłoczyło, że pomyślałem, kurwa, czy moje zasady takie życiowe, jakie sobie wpłynęły, głowie mają w ogóle znaczenie, sens? Poszedłem na urodziny do Szymola. No i jak to u Szymola urodziny? Było zajebiście. I albo grubo, albo wcale. Wziąłem łyczkę tego alkoholu, też pomyślałem, dobra, polecę do końca. I tak to się trochę rozpoczęło.
ale ogarnąłem się w miarę szybko. Jak potrzebowałem rady, czy coś mi to zmieni w treningu, czy jak się napiję, napisałem do Wojtasa. Wojtas mi doradził, że nie wie, ale lepiej nie. No to powiedziałem, lepiej nie. Powiedziałem, że po walce. Że po walce. Jeżeli już. Jeżeli uważam, już, że wszystko jest za ludzi w odpowiednich ilościach. I wiesz, zaskoczyło mi, że twoi fani aż tak bardzo się na tobie zawiedli, bo uważam, że no, wiesz, no... To jest to, co Sylwek mówił. Wychowałeś ich tak, że nie, że nigdy nie będziesz pił i nagle, wiesz, pokazujesz, że pijesz. Akurat w momencie, kiedy oni na ciebie najbardziej liczą. Natomiast uważam, że no, to był... Aż tak nie poleciałeś, wszystko jest za ludzi, ale tak jak mówię, w odpowiednich ilościach. Wiesz co, nie dziwię się, że się na mnie zawiedli, dlatego teraz jakby powoli naprawiam te swoje błędy i staram się wrócić na tą prawidłową drogę.